będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim jeszcze bardziej przybliża nas do tajemnicy wcielenia. Bóg staje się człowiekiem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Przyszło do swojej własności. A jak mówi nam Ewangelista Jan, swoi go nie do końca przyjęli, raczej go nie rozpoznali. Czyli to jest mowa o każdym z nas, myślę, że to jest ta rzeczywistość naszego ludzkiego upadku, grzechu. Ale oczywiście Pan Bóg nie poddaje się w swojej miłości, bo Jemu zależy na nas. On wszystko to, co stworzył, cały wszechświat, nas samych chce odnowić. I to jest Jego plan zbawienia, z planem, przepraszam, odkupienia całej rzeczywistości, nie tylko ludzkiej, ale też i całej rzeczywistości tego świata. Dzisiaj zachęcam Was do kontemplacji całego Słowa. Ono znajduje się w opisie linku, dlatego nie będę go teraz czytał na początku. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że ta mądrość Boża, która została nam udzielona, ona prowadzi nas do odkrycia tajemnicy naszego życia, naszego powołania, do odkrycia tajemnicy tego, kim jesteśmy i do czego jesteśmy przeznaczeni. Dlatego, że niestety przez grzech możemy się w tym świecie zagubić. To znaczy, możemy nasz wzrok, nasze pragnienia, nasze oczekiwania ukierunkować tylko i wyłącznie do tego świata. Tak? To, co wieczne, to, co Boże, czasem wydaje się albo jakieś baśniowe, albo jakieś głupie, albo jakieś takie nie do końca realne, jakieś takie wymyślone historie, które często, jak to powtarzali wrogowie Kościoła, tak? Ci, którzy zwalczali wiarę, że wiara jest jakimś opium dla mas, tak? Że jest jakimś takim ogłupiaczem, który w jakiś sposób usprawiedliwia jakieś życiowe błędy, czy jakieś taką nieumiejętność życia, czy korzystania z tego życia. Natomiast dla człowieka wierzącego, dla człowieka, który wypowiedział swoje tak Panu Bogu, który zaprosił Pana Boga do swojego życia, to właśnie wiara staje się siłą, dlatego że ona wskazuje na pewien cel. Bo wiara sama w sobie jest drogą. Jest drogą nie tylko poznania Pana Boga, ale też budowania relacji z Nim, takiego zamieszkania z Panem Bogiem, wejścia z Nim w głęboką więź, bo On siebie udziela w miłości. On jakby nieustannie, ta Jego miłość jest aktualna dla każdego z nas, a przez tą miłość nie tylko, że nas przemienia, odkupia, zbawia, to jeszcze na dodatek czyni nas dziedzicami, czyni nas dziećmi Bożymi, a więc czeka na nas niebo. To jest nasze dziedzictwo, to jest życie wieczne. My nie znamy jeszcze kształtu tego życia. My nie wiemy, do czego Pan Bóg nas przeznacza w wieczności, jak to będzie wszystko wyglądało, ale właśnie na tym polega wiara. To jest zaufanie, że to, co mówi Bóg, że to, co nam zostawił Pan Bóg, jest prawdziwe. Dlatego chciałbym, żebyśmy się dzisiaj uradowali, bo myślę, że w tym naszym świecie, w tej naszej rzeczywistości potrzeba nam coraz więcej radości, coraz więcej takiej nadziei, życia tą nadzieją. Ta radość oczywiście nie jest jakimś takim głupkowatym uśmiechem czy jakąś taką beztroską życia, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, że w tym znoju mojego życia, w tej mojej codzienności, w tym moim trudzie, w dźwiganiu krzyża, czasem w moich upadkach jest obecny Bóg. Bóg, który mnie kocha, który mnie podnosi, który chce mnie zbawiać każdego dnia, który chce, abym doświadczał Jego żywej obecności i który chce, abym żył Jego duchem każdego dnia. To jest właśnie ta dobra nowina. I to jest wszystko dla Ciebie, dla mnie. Potrzeba tylko z naszej strony, z mojej i z Twojej, abyśmy nieustannie otwierali się na tą Bożą obecność, abyśmy zapraszali Pana Boga do naszego serca. Zapraszam Cię do kontemplacji Bożego Słowa dzisiaj, do tego, żebyś odkrył w sobie tę radość, która pochodzi od Ducha Świętego i żebyś tą radością żył nie tylko ten dzisiejszy Dzień Pański, ale żeby ona Ci towarzyszyła przez kolejne dni Twojego życia. Życzę Ci dobrej i błogosławionej niedzieli. Szczęść Boże.